Angelika urodziła się z niedotlenieniem mózgu, z czego powstał niedowład czterokończynowy. No, jest, choruje od tamtej pory na porażenie mózgowe czy czterokończynowe. No, było ciężko, nie, bo urodziła się martwa. Walczyliśmy o to, żeby jakoś przeżyła. To z tego wszystkiego właśnie zostało to, że ona nie chodzi i szans na chodzenie, no to tak mało kto jej daje, tylko tyle, że ona w ogóle miała leżeć, miała być dzieckiem leżącym, była głucha, ślepa, no jednak coś mówi, raczej mówi, słyszy, no bo badaliśmy teraz słuch, no to jednak słyszy, ze wzrokiem jest lepiej, no bo już widzi, reaguje na bodźce, na ogólnie na takie wszystkie, co tam jej pokazują, no to także widzi, ma osłabiony wzrok przez to, że ma osłabiony, no cały ten układ, no uszkodzenie mózgu to też na to wszystko wpływa, więc tu ogólnie jest poprawa. No, najgorsze właśnie jest to napięcie mięśniowe, które po prostu to usztywnia wszystkie partie mięśni. No i z tym jest cały problem, bo przez to automatycznie cała petra stryka jelit jest osłabiona, bo to jest jeszcze dziecko w dodatku leżące, no to to odgazowywanie, takie wszystkie, no to wszystko wchodzi w tą petrastykę, że to po prostu jest już no, słabsze, nie? No teraz po tym zabiegu, jeżeli rozluźniliśmy trochę tych partii, bo mieliśmy ten zabieg, no to jest już łatwiej, jest łatwiej z wypróżnieniem, jest łatwiej, bo łatwiej po prostu siedzi, nawet tak jak kiedyś to było niemożliwe. Angelika była bardziej w takiej pozycji usztywnionej, każde jakieś nowe bodźce, każde takie coś nowego, jakieś nowe dźwięki czy coś takiego powodowało u niej takie napięcie. Ona teraz potrafi więcej przyswoić sobie rzeczy, na przykład jakoś zareagować na nie dłużej, to dłużej nad tym myśli, ale potrafi jakoś to więcej reaguje, więcej tak jakby reagowała śmiechem, takimi bodźcami, nie, tylko po prostu no jeszcze trzeba nadal ćwiczyć. Miesiąc po tym zabiegu nie mogliśmy ćwiczyć w ogóle, a teraz musimy to wszystko po prostu rozćwiczyć dokładniej coś o tym zabiegu, no bo tak samo fibrotomia, no to był, to polegał na rozluźnienie danych partii mięśni, które były w przykurczu. Laserowo wbijano się pod mięsień, w dany mięsień, który był usztywniony, żeby go rozciąć i powoduje rozluźnienie mięśni. Takich miejsc udało się zrobić 14, to jest bardzo dużo, bo u nas w Polsce tak nie robią, ale po tym teraz właśnie trzeba ostro ruszyć do ćwiczeń. Czym więcej ćwiczeń, tym więcej możliwości można osiągnąć. Potrzebny jest rehabilitant, to jest naciąganie mięśni, które są usztywnione. Rodzice na przykład mają problemy z takimi ćwiczeniami. Można sobie poćwiczyć, pobawić się na piłce, można się tam w do pozycji wyprostu jakoś tam, można takie rzeczy poćwiczyć, ale większość rzeczy, tak jak wyciągnięcie, utrzymanie nóg, po prostu ponaciąganie wszystkich tych stawów, to mało kto po prostu poradzi sobie sam, nie? Zresztą wtedy jest kupę krzyku, bo to boli. No po prostu to boli, no i po prostu lepiej jak to zrobi rehabilitant jeszcze odpowiednio, żeby nie zrobić zamiast, żeby nie zrobić krzywdy, nie? No bo to po prostu trzeba umieć robić. Angelika od 5 lat należy do fundacji Zdążyć z Pomocą. Na razie to po prostu pomaga nam w tym, że mamy udostępnione konto na 1% zbierania z podatku. I otwarte ma konto darowizn. Organizujemy koncert, dzięki któremu będziemy chcieli pomóc, bo będziemy chcieli zebrać pieniądze na leczenie i rehabilitację Angeliki, no bo tak jak mówiłam, po tym zabiegu właśnie trzeba wznowić systematycznie, zapewnić jej ćwiczenia. No to jest 45 minut, to jest koszt 60 zł. Po prostu
Dobrze by było, jakby nawet miała dwa razy dziennie takie naciąganie, fachową rehabilitację, lecz to jest nierealne. Raz dziennie to i tak jest koszt mniej więcej 1500 zł miesięcznie. Do tego na przykład dochodzą leki, to jest koszt 2000 miesięcznie. Z robieniem takiego koncertu pomógłby na przykład Angelice zapewnić stałą, systematyczną rehabilitację. Koncert ten będzie robiony pod nadzorem Fundacji Zdążyć z Pomocą. Każde pieniądze, które ktoś przekaże, które będą zgromadzone, czy z biletów, czy z czegoś, będą przekazane, policzone u nas pod koniec tego koncertu, później przekazane fundacji, gdzie wpłyną na konto Angeliki. My możemy dopiero wybrać te pieniądze, jeżeli na przykład mamy fakturę z rehabilitacji. Jedziemy, przesyłamy to pocztą na fundację, a wtedy automatycznie fundacja przesyła to na nasze konto bankowe. I dopiero w taki sposób można wybrać te pieniądze. Nie ma tam, że na przykład na coś innego te pieniądze przechodzą. Czy tam za leczenie, czy za leki, po prostu wszystkie faktury wystawiane są na Angelikę, wpływają na fundację i wtedy dopiero można te pieniądze przelać na konto. Na koniec tej akcji charytatywnej odbędzie się koncert, na którym będziemy sprzedawać, licytować wszystkie te rzeczy, które uda nam się osiągnąć przez, no, dzięki darczyńcom. Po prostu będą zlicytowane. Z różnych stron, z różnych klimatów muzycznych zgodziły się zespoły, które po prostu zagrają charytatywnie, bez żadnych, ominę zdróweczko, bez żadnych kosztów, żadnych tam opłat. To z góry od razu dziękujemy im, bo naprawdę to jest super gest i bardzo jesteśmy za to wdzięczni. Ogólnie my, rodzice i Angelika, zachęcamy do udziału w takiej akcji, bo każde 10 zł zgromadzone podczas koncertu czy jakiejś licytacji, to jest 10 minut ćwiczeń, które bardzo nam pomogą, nie, Angelika? Stanąć na nogi albo chociaż w znacznym stopniu się usprawnić.